Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj dla odmiany sobie pogramy trochę w Team Wars i jeszcze przejdziemy sobie Rank Up Dungeon, ale ten najnowszy tym razem. No i dobra, zobaczmy. Tutaj przeciwnik. Oj, właśnie, zrobiłem sobie upgrade wreszcie tych bestii. Teraz na początku każdemu zadaję ten. Znaczy nie damage, tylko po prostu nakłada podpalenie na początku bitwy. Dobra, Fury Infusion. Oh shit, antycypacja. Zapomniałem o tym kompletnie. Ale dobra, żyjemy. Olin Cash. Właśnie to przerąbany ma ten Chakul, że jak ten właśnie dostanie bonusową turę, to on ma takie umiejętności, że zmywa całe pozytywne efekty całego teamu. No i dobra, dobierzmy sobie następną bitwę. No i dobra, zaczynamy. Okej, ta bitwa powinna być do ugrania. No i tutaj na początku bitwy Burning. No i klasycznie boosty do ataku. Zacznijmy teraz od Cyklona, żeby nałożyć na przeciwnika Curse'a i Bleeding, bo to już dość sporo negatywnych efektów na przeciwniku będzie. No i dobra, tutaj najlepiej chyba użyć Final Bursta, bo usuwam im tarczę. Jeszcze Boiling nakładam na Haze'a. Całkiem nieźle. Bury it in snow. Za wiele damage'a nie robi, ale całą staminę zabiera i to jest już po bitwie. Tak jest, bez straty żadnego punktu. No i dobra, przejdźmy sobie do Rank Up Dungeonu. Myślę, że na tym odcinku przejdę sobie od 10 do 12 poziomu. Także tak wygląda mój skład. Zaczynamy bitwę. I tutaj zacznę najlepiej od Damage Boosta, ale tego na cały team. Dwie tury cooldownu ma ten ruch, ale myślę, że zdążę już go tracić, czy jakoś tak. Final Burst. To wystarczy. A, dobra, trudno. Na razie tylko Boiling na niego ustawiam. I w sumie ten Silkara w sumie ma Pera, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby go pokonać. Removes all negative status effects. To chyba i tak nie starczy, mam wrażenie. No to Seal of Regeneration na razie. O, i go dobiły statusy, bardzo dobrze. No i teraz ten Double Damage używam. Final Burst. Praktycznie każdego pokonuje. Miecz. No niestety go nie dobija i tracę staminę. No to w sumie recharge parę razy użyję, bo ciągle mam te regeneracje. I Solar Flare. Assault Forma używana, no, bez sensu, bo już i tak go mogę dobić teraz na easy. No i dobra, tutaj Underworld Spells mogę powtórzyć, albo do ataku znowu pójść. No to dobra, po prostu Damage Boosta znowu oddaję. Infernal Burst. Jakieś tam statusy się znowu nakładają. I tutaj Mega Freeza mogę zrobić. Nice. No i tutaj w sumie co, już tylko przeczekać wystarczy. A nie, już go dobiło. Nice. Zwycięstwo. No to jeszcze dwie bitwy. Te, z czego słyszałem, to są takie krótsze, jednoturowe. Bo to jest Equaleria. Wow. Bo jej wcześniej nie było w tym dungeonie, chociaż nie jestem pewien. No i tutaj już od razu double damage, bo tutaj nie będzie kogo zbierać, prawdopodobnie. Belias Spell. Infernal Burst. Całkiem nieźle. I przechodzimy na poziom 12.
Tam widziałem, że jeszcze Cele dostał ten. Jak to się nazywało? Foka. O, właśnie. Foka dostała trochę expa. Oj, Nightmares na początku. No to dobra, to robimy Underworld Spells. No i myślę, że dwóch naraz pokonam, bo ta Lady miał chyba aż tyle damage'a, nie może mi zadać. Poza tym ja chyba mogę ten zadać Freeze, ale... Ale to jest chyba na AoE, więc i tak nic jej nie zrobię. Removes positive of effects. Też mam Freeza, dawaj. Nice. Więc ta Silkara dość potrzebna jest w sumie w tych dungeonach. Infernal Arts. No i całkiem nieźle. No i dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze chyba coś tam będę nagrywać z tych dungeonów. No to na razie. Trzymajcie się, widzowie.